Czy warto iść na Oppenheimera? Idąc na ten film, właściwie nie miałem żadnych oczekiwań. Oczywiście docierały do mnie informacje o tym, że Christopher Nolan, twórca takich dzieł jak Interstellar czy Dunkierka, przygotowuje film oparty na nagrodzonej Pulitzerem książce Amerykański Prometeusz, triumf i tragedia Roberta Oppenheimera. A zatem mogłem się spodziewać dobrego filmu. I nie rozczarowałem się. Zestawienie ojca amerykańskiej bomby atomowej z sylwetką mitycznej postaci, która dała ludzkości ogień, a potem została za to ukarana przez bogów, jest oczywiste. Mitologicznych odniesień jest zresztą w filmie więcej. Nierozważni lecą ku słońcu i płoną, mówi jeden z cynicznych polityków pojawiających się w tej opowieści. Mądrzy pozostają w cieniu. Robert Oppenheimer z pewnością nie należał do osób kryjących się za kulisami. Był szefem i twarzą programu Manhattan, którego celem było stworzenie amerykańskiej bomby atomowej. Udało mu się dokonać niemal niemożliwego. I nie chodzi tutaj tylko o przekształcenie matematycznych wzorów w realną broń, lecz przede wszystkim o to, że w krótkim czasie zebrał w środku bezludzia w Nowym Meksyku najlepszych fizyków jądrowych na świecie i przekonał ich, by pracowali nad urządzeniem, które w Los Alamos nazywano gadżetem. W filmie doskonale pokazano, jak Oppenheimer, który wcale nie miał łatwego charakteru, w imię wyższego celu godził ze sobą zupełnie różniące się od siebie osobowości. Jedną z nich był Edward Teller, który od samego początku projektu naciskał na budowę bomby wodorowej, mającej o wiele bardziej niszczycielską moc. W filmie widzimy zatem wzlot Oppenheimera, budowę kompleksu naukowo-mieszkalnego w Los Alamos, pracę nad bombą i wreszcie chyba najlepiej przedstawiony wybuch atomowy w historii kina. Okazuje się bowiem, że słynny cytat z hinduskiej świętej księgi, wypowiedziany wówczas przez Oppenheimera, ma największą moc, gdy brzmi w całkowitej ciszy. Stałem się śmiercią, niszczycielem światów. Triumf ma jednak swoją cenę. Naukowiec nie ma wpływu na to, co z jego odkryciem zrobią politycy, którzy zadziwiająco łatwo przyjmują na siebie odpowiedzialność za wykorzystanie nowej śmiercionośnej broni. I choć, jak mówi w filmie prezydent Truman, ofiary w Hiroszimie nie zastanawiają się, kto stworzył bombę, lecz kto jej użył, Oppenheimer, patrząc na swój portret na okładce tygodnika Time i podpis „Ojciec bomby atomowej”, doskonale wie, kogo oceni historia. Wiele scen filmu rozgrywa się w ciasnym pomieszczeniu, w którym komisja przyznająca dostęp do amerykańskich tajemnic państwowych przesłuchuje Oppenheimera, jego żonę i współpracowników. Standardowa procedura zamienia się w de facto sąd nad naukowcem. W starciu z wytrawnymi politycznymi graczami występującymi jako nieformalni oskarżyciele, Oppenheimer jest bezbronny i w jednej ze scen dosłownie nagi. To doskonale nakręcony film z wybitną kreacją Killiana Murphy'ego w tytułowej roli. Dopiero oglądając archiwalne wywiady z Robertem Oppenheimerem, można w pełni docenić ogrom pracy, jaką wykonał irlandzki aktor. Niemal pewnym kandydatem do Oscara będzie również, moim zdaniem, Robert Downey Jr., wcielający się w rolę członka Komisji Energii Atomowej Louisa Straussa. Oppenheimer to film opowiadający nie tylko o losach twórcy bomby atomowej, amerykańskiej polityce, narodzinach wyścigu zbrojeń i amerykańskim Prometeuszu. Z dylematami, jakie miał Oppenheimer, mierzą się również współcześni naukowcy i inżynierowie, którzy muszą odpowiadać na niezwykle trudne pytania. Czy należy zatrzymać postęp w imię dobra i bezpieczeństwa ludzkości? I czy to w ogóle jest możliwe? Stojąc u progu kolejnej rewolucji, tym razem związanej ze sztuczną inteligencją, naukowcy mogą zadawać sobie to samo pytanie, jak przed wielu dekadami ich koledzy z Los Alamos. Co się stanie, jeśli nasze dzieło nie uratuje świata, tylko go podpali?